Witajcie, drodzy rodzice. Dziś chciałabym Wam zaproponować, co możecie zrobić, chciałabym Was troszkę zainspirować, co możecie zrobić, jak zagospodarować dziecku czas, żeby nie chciało go spędzać przed ekranem telewizora. Przed ekranem telewizora, z tabletem, z telefonem w dłoni, bo powiem Wam troszeczkę o szkodliwości tych wysokich technologii na rozwój mowy dziecka. Dziecko oglądając telewizję, czy spędzając dużo czasu przed laptopem, z tabletem w dłoni, z telefonem, grając, czy też oglądając filmiki, inne dostępne materiały, jego mózg jest bombardowany przez bardzo wiele bodźców wzrokowych i bardzo wiele bodźców słuchowych. I jak donoszą badania neurobiologów, wykazują one, że wysoka aktywność tej prawej półkuli, która jest bombardowana przez te bodźce wzrokowe i słuchowe z tych wysokich technologii, ona poniekąd trochę przejmuje tą inicjatywę. I przez to, że ona przejmując tą inicjatywę, zaczyna działać bardziej samodzielnie, ona hamuje rozwój lewej półkuli. A jak wiemy, to lewa półkula odpowiada za rozwój tego języka mówionego i języka pisanego. Czyli najprościej mówiąc, łatwy dostęp do wysokich technologii, czyli wszystkich też trochę mas mediów, może, jak wynika z badań naukowych, hamować rozwój mowy dziecka. Jak donoszą badania neurobiologa Spicera, dziecko, mózg pracuje cały czas bardzo intensywnie. Mózg rozwijającego się dziecka bardzo szybko, intensywnie pracuje. I rejestruje tak naprawdę wszystkie bodźce i wszystko, co do niego dociera. Niektóre są rejestrowane, odczytywane, interpretowane na poziomie korowym, natomiast niektóre nie. O takim zjawisku pół sekundy za chwileczkę Państwu powiem. Natomiast ten mózg, ta struktura mózgu, na strukturę mózgu tak naprawdę wpływa wszystko to, co dziecko robi. Czyli to, czy ogląda telewizję, jak również to, czego nie robi. Czyli tego, że nie je, nie ubiera się samodzielnie, nie bawi się z rodzicami, co wpływa bardzo negatywnie, bo to, czy dziecko nabywa tych umiejętności samoobsługowych, czy je, czy się bawi, czy dostaje tą stymulację, czy ma możliwość na ten samodzielny rozwój, tak naprawdę rozwija jego mózg, rozwija jego samodzielność. Co to są te wysokie technologie przede wszystkim? Tak, to jest telewizja, to jest laptop i tutaj gry komputerowe, do których dzieci czasem mają dostęp mimo naszej kontroli, bo nie wszystkie gry będą licencjonowane i my musimy je zakupić, tak? Ale dzieci potrafią dotrzeć do takich platform i do takich stron, gdzie same znajdą te gry, bądź będą grać z innym użytkownikiem. Będzie to komputer, będzie to tablet, komórka, smartfon i tutaj, drodzy Państwo, zabawki dźwiękowe, na przykład dla małych dzieci. Dlatego mówi się, że do trzeciego roku życia dzieci tak naprawdę nie powinny mieć dużego dostępu do tych zabawek dźwiękowych, czyli wszystkie grające fortepianiki, śpiewające misie, grające zwierzątka. Do tego dzieci nie powinny mieć dostępu. Albo powinny mieć dostęp ograniczony w sposób rozsądny, kontrolowany przez rodzica. Wysokie technologie, mówi się w metodologii badań logopedycznych, że wysokie technologie powinny być bardzo oszczędnie dziecku dostarczane, czy to będzie telewizja, czy będzie to jakikolwiek dostęp do komputera, do 7 roku życia, bo do tego okresu rozwija się u dziecka mowa. I im dziecko ma większy dostęp do tych wysokich technologii w sposób niekontrolowany,
w sposób taki samodzielny, to tak jak Państwu powiedziałam, bombardowana ciągle bodźcami słuchowymi i wzrokowymi jest prawa półkula, przez to ona przyjmuje tą inicjatywę i lewa zaczyna nam hamować, ona się nam tak nie rozwija, przez to znowu wracamy, nie rozwija się prawidłowo. Mowa, ona jest hamowana. I jak dziecko ogląda teraz współcześnie telewizję? Bardzo często ogląda tą telewizję w samotności, bez żadnych ograniczeń, bo często jesteśmy zajęci innymi czynnościami w domu i dziecko na kanapie ogląda 5 bajek, jedna po drugiej. Jest absolutnie wpatrzone w ekran telewizora. Patrząc na dziecko, mamy wrażenie, że ono jest absolutnie zahipnotyzowane patrzeniem w ekran. I często, jak mówimy coś do dziecka, kiedy jest zajęte oglądaniem telewizora, jest absolutnie tym pochłonięte, mamy wrażenie, że dopiero drugie upomnienie, drugi komunikat, trzecie wywoływanie dziecka za pomocą imienia, dopiero do dziecka dociera. Dlatego, że w pewnym momencie jest tak, że gdy ta nasza kora mózgowa jest absolutnie zbombardowana tymi bodźcami słuchowymi i wzrokowymi i dziecko rejestruje tylko obraz, to zaczyna ignorować mowę. Dlatego mamy wrażenie, że wywołując dziecko, prosząc je o coś, dając mu komunikat, pytanie czy polecenie, a ono ogląda bajkę, to ono nas ignoruje, ono nie reaguje na nasze polecenia. Dzieci oglądają w samotności telewizję, obcują tylko z obrazem, tam nie ma żadnego dialogu między dzieckiem, rodzicem. Potem, gdy dziecko skończy oglądać bajkę, czy skończy grać na tablecie, czy skończy używać jakiejś aplikacji w smartfonie, tak naprawdę potem nie ma żadnej rozmowy o tym. Nie ma zadawania pytań, nie ma budowania żadnego dialogu z dzieckiem, tak? Dziecko ogląda bajkę, bajka się kończy, dziecko idzie się bawić, tak? Bajka się kończy, przechodzicie do innych czynności, tak? Na przykład wieczornej kąpieli. Ale nie ma rozmowy o tej bajce. Nie ma stymulacji umiejętności na przykład narracyjnych dziecka, gdzie prosimy, no to teraz opowiedz mi, o czym ta bajka była, co robił główny bohater, co go otaczało, co się wydarzyło w tej bajce, a dlaczego tak się stało? Drodzy Państwo, jak czytamy w literaturze, pojawia się taki syndrom brakującej połowy sekundy. Wiąże się to z tym, że znowu nasza kora mózgowa bombardowana jest przez bodźce. Dziecko dostarcza sobie ich bardzo wiele, oglądając na przykład bajkę, bo zobrazujmy sobie to na podstawie bajki. Ta ilość obrazów, wyświetleń, szybkość zmian na ekranie, naświetlenia, dynamiki jest bardzo duża. I często tak naprawdę dziecko rejestruje sam obraz. Ono zatrzymuje się na poziomie tego naświetlenia, tej dynamiki, tego obrazu. I zaczyna się wyłączać percepcyjnie. I brakuje poniekąd tej przysłowiowej połowy sekundy na to, żeby dziecko mogło zrejestrować tą informację, ale też żeby mózg mógł nadać tej informacji znaczenie. Czyli najprościej mówiąc, dziecko ogląda tę bajkę, ale nie rozumie tego, co ogląda. On widzi obraz. On widzi, że ten obraz się zmienia, że jest dynamiczny, ale nie rozumie, co się na przykład dzieje z tym bohaterem. Dlaczego wydarzyło mu się to, a nie dlaczego na przykład spotkał się z tym bohaterem, a nie zorganizował sobie czasu w sposób inny. On nie rozumie znaczenia, po prostu nie rozumie tego, co ogląda. Jaki jest negatywny wpływ wysokich technologii? Przede wszystkim na nasz rozwój intelektualny. My nie dostarczamy sobie takich bodźców poznawczych na wyniki w szkole, ponieważ spędzając bardzo dużo czasu przed ekranem telewizora, laptopa, komputera, smartfona, nasz umysł, my zaczynamy się męczyć, jesteśmy coraz bardziej męczliwi, mamy trudności z koncentracją. Na nasz język,
ponieważ nie wzbogacamy zasobu słownictwa. Nasz język staje się coraz bardziej ubogi. Dlatego, że my obcujemy tylko biernie z obrazem. Tak jak powiedziałam, potem nie ma rozmowy na przykład o tej bajce. Zdolności skupienia uwagi i koncentracji na wyobraźni. Jeżeli my tylko oglądamy, to tak naprawdę nie pobudzamy ani wyobraźni, ani kreatywności. Nie rozumiemy emocji i mamy trudności ze snem. Dlatego, że nasza kora mózgowa jest, tak jak Państwu powiedziałam, zbombardowana przez te bodźce. I to nie jest tak, że jeżeli dziecko w ciągu dnia przez 2 godziny oglądało telewizję i jest ona wyłączona, to mózg też przestaje się wyłączać, to mózg też się wyłącza, tak? I dziecko już nie myśli o tej bajce. Często jest tak, że jeżeli dziecko oglądało jakiś program, czy oglądało jakąś bajkę, w której ta dynamika zdarzeń była bardzo szybka, to dzieci potem stają się poniekąd trochę nadpobudliwe, bardzo ruchliwe, ponieważ trudniej jest im się wyciszyć i mają potem trudności ze snem, a zwłaszcza z zasypianiem. Czasem budzą się w nocy. Jakie są negatywne skutki tych wysokich technologii? Krótki czas uwagi. Dzieci, które mają łatwy dostęp do wysokich technologii, mają ogromne trudności z koncentracją uwagi, z kontaktem wzrokowym, bo skupiają się tylko na tym obrazie. Tak? Jeżeli mówimy coś do dziecka, a ono na przykład ogląda bajkę, to ono nie odrywa się od obrazu, żeby na nas popatrzeć. I często jak kierujemy nawet do naszego nastolatka jakikolwiek komunikat, to on nam odpowie, czasem nam odpowie. Natomiast on nawet na nas nie popatrzy, on nie oderwie wzroku od obrazu. On odbierze ten komunikat, w jakiś sposób nam odpowie, ale kontaktu wzrokowego już z nami nie nawiąże. Problemy z czytaniem, z nieprawidłową artykulacją. Bardzo często w telewizji czy w bajkach pojawiają się spieszczenia, zmiękczenia, wady wymowy. I dzieci często powtarzają to, co słyszą i naśladują to, co słyszą. A jeżeli wzorzec jest nieprawidłowy, to w taki sposób to on się u dzieci utrwala. Jeżeli w bajkach pojawia się bardzo dużo spieszczeń, to dzieci potem to powtarzają, bo na przykład tak mówiła ich ulubiona postać z bajki. Brak umiejętności opowiadania historii obrazkowych. I tutaj troszeczkę głębiej, ponieważ wiąże się to z trudnościami w rozumieniu przyczynowo-skutkowym, z określeniem następstw pewnych wydarzeń, z wnioskowaniem, z myśleniem logicznym, brak umiejętności obejrzenia bajki. Bo jeżeli nie podejmujemy później dialogu, rozmowy z dzieckiem na temat tego, co obejrzało, nie uczymy go budowania tego zdania, żeby za pomocą zdania powiedziało nam coś o tym bohaterze tej bajki, to jak ma umieć ułożyć opowiadanie, skoro nikt go tego nie uczy, skoro nie jest prowokowany do podejmowania takich działań, jeżeli nie jest zachęcany, jeżeli nie dostaje takich bodźców stymulacyjnych, to ono tego nie umie. Brak umiejętności słuchania. Tak, bo dziecko skupia się tylko na obrazie. Poniekąd mamy wrażenie czasem, że dziecko wpada w taki stan zahipnotyzowania, jeżeli skupia się na czymś, co go interesuje, co mu się podoba. Ale nas już nie słucha tego, co mówimy do niego z drugiego pokoju, czego wołamy. Ma trudności z rozumieniem emocji, z myśleniem symbolicznym. I często dochodzi do pogorszenia wyników w nauce. Częściej tutaj u dzieci szkolnych, u dzieci w klasach 4-8, które więcej czasu zaczynają spędzać na przykład na grach, gdzie zaczynają na przykład grać z innym użytkownikiem. Grają o coś, chcą osiągnąć jakiś sukces, coś wygrać i to ich zdecydowanie bardziej pochłania, tak? I wolą nad tym spędzać czas, niż na przykład nad odrabianiem lekcji. Ale tutaj dochodzą też problemy z pamięcią, z koncentracją uwagi. Zmniejsza się aktywność fizyczna, ponieważ dzieci wolą spędzać czas przed telewizorem,
przed ekranem komputera. Często dochodzi do większych problemów, tak? Bo konsekwencją mniejszej aktywności fizycznej u dzieci będą też trudności na przykład z nadwagą, z otyłością i problemy ze słuchaniem tekstu pisanego. No tak, bo jeżeli dziecko ciągle słucha tego tekstu mówionego, to potem z pisanym są ogromne problemy, bo tutaj tu są dostarczone inne bodźce i tutaj są dostarczone inne bodźce. A nasz mózg jest przyzwyczajony do, że jest bombardowany i stymulowany tymi bodźcami wzrokowymi i słuchanymi, ale na przykład płynącymi z telewizji. Jakie są bardzo duże zagrożenia wynikające z tego dostępu do wysokich technologii? Uzależnienia, bo dziecko bardzo szybko mogą się, dzieci mogą się bardzo szybko uzależnić. A jeżeli są też podatne na to, zwłaszcza dzieci z trudnościami emocjonalnymi, mogą szybciej uzależniać się od tych obrazów. Uczą się świata przesiągniętego agresją i hałasem. Przede wszystkim, jeżeli oglądają treści, które nie są przeznaczone dla ich okresu rozwojowego, które nie są, które w swoim wieku nie powinny takich treści oglądać, tak? Jeżeli dzieje się to bez kontroli albo bez świadomej kontroli rodzica. Efektem tego przede wszystkim jest nadmierne pobudzenie. Niepokój, lękliwość, trudności z zasypianiem. Często pojawia się na przykład moczenie nocne u dzieci przedszkolnych. Dziecko słyszy mowę, tak jak Państwu powiedziałam, dziecko słyszy mowę dorosłych, ale ta kora już jest dość zbombardowana tymi bodźcami płynącymi z tych wysokich technologii, tak? I w pewnym momencie na tych wyższych strukturach układu nerwowego ta mowa zaczyna być ignorowana. I teraz jak zorganizować dziecku czas, żeby ono naprawdę nie chciało spędzać go przed ekranem telewizora, czy przed innymi wysokimi technologiami, korzystając z innych wysokich technologii. Tutaj możemy mocno pobudzić swoją wyobraźnię, kreatywność, poszukać tego, co mamy w domu. Jeżeli mamy możliwość wyjścia na taras, na balkon, zorganizujemy dziecku trochę czasu na świeżym powietrzu, tak? Jeżeli mamy możliwość wyjechania gdzieś na jakąś działkę, dajmy możliwość dziecku spożytkowania swojej energii. Ale ten czas izolacji może być też czasem dobrze wykorzystanym na dobrą stymulację, bo możemy wykorzystać na przykład, poćwiczyć z dzieckiem czytanie i zrobić to w sposób atrakcyjny, żeby to nie było dla dziecka nudne. Bo musimy pamiętać o tym, żeby zachęcać dziecko. Nie zmuszać, ale zachęcać. W związku z czym możemy sobie wykorzystać proste układanki, na przykład sylabowe, które możecie Państwo też na przykład, i tutaj zachęcam bardzo do tego, wykonywać takie proste ćwiczenia i pomocy z dzieckiem. Bo to będzie już multirozwijające. Takie układanki sylabowe też możecie sobie sami wykorzystać. Wydrukować kilka obrazków, porozcinać i potem dać do każdego odpowiednik tylko wyrazowy. I dziecko na podstawie wzoru, czy dziecko starsze już na podstawie samej wycinanki, może je poukładać, tak? I potem sylabowo próbujemy je odczytywać. Ćwiczymy słuch fonemowy. I tutaj mamy dostęp, często gdzieś na półkach w domu możemy znaleźć gry alfabet. Rozkładamy oczywiście całą układankę na dywanie czy na stoliku, gdzie lubimy ćwiczyć, gdzie lubimy się bawić, gdzie jest nam wygodnie. Dajemy dziecku obrazek, na przykład arbuza i teraz powiedz mi, na jaką literę on się zaczyna i spróbuj mi tą literę odnaleźć. Jeżeli to jest za trudne, odwracamy, dajemy dziecku literę. Jeżeli jej nie zna, no to nazywamy. Zobacz, to jest litera A. Spróbuj znaleźć to, co zaczyna się na literę A. Ale zagrajmy w doble. To jest gra, którą dzieci bardzo lubią. Ona ćwiczy refleks. Ona ćwiczy spostrzegawczość.
Ale musimy bardzo mocno skupić swoją uwagę, swoją koncentrację. Może być ona też dobrym ćwiczeniem artykulacyjnym, jeżeli ćwiczycie z dziećmi daną głoskę. Tutaj możecie sobie zrobić też trochę zawody, zagrać o coś. Dla dziecka będzie to dodatkowa motywacja. Może to będzie jakiś cukierek po obiedzie, może to będzie inna nagroda. Pamiętajcie, aby nagroda była ustalana z dzieckiem i ona musi być atrakcyjna, bo jeżeli będzie atrakcyjna, to będzie dobrym motywatorem. Jeżeli nie, to nie zmotywuje dziecka dobrze do działania. Zagrajcie w memory. To jest gra, która doskonale ćwiczy i koncentrację, i pamięć. Jak wiemy, w memory możemy grać na różne sposoby. Możemy robić wachlarze, losując je od siebie wzajemnie. Możemy rozłożyć na dywanie niewidoczną częścią, obrazkiem do strony dywanu, tak? I szukamy par. Znowu możemy postawić sobie jakąś nagrodę. Kto wygra, otrzymuje coś atrakcyjnego. To też zabawa, w którą możecie zagrać całą rodziną. Oprócz tego, że jest dobrą stymulacją, to też jest fajną formą spędzania wspólnego czasu. I teraz zobaczymy, kto z Was ma lepszą pamięć i kto znajdzie więcej par i kto pierwszy zgarnie nagrodę. Bardzo fajną propozycją i tutaj Was zachęcam do dużej ogromnej, tutaj możecie pobudzić bardzo swoją kreatywność. I przede wszystkim układamy opowiadania. Jeżeli nie mamy takich kostek, to możemy wydrukować sobie kilka obrazków. Niech będą z różnych kategorii. Niech będzie to osoba, niech będzie to pojazd, zwierzę, zjawisko przyrody, niech będzie to jakiś budynek. I takie obrazki wrzucamy sobie na przykład do wcześniej przygotowanego pudełka. Niech tych obrazków będzie dużo, żebyście mieli różne warianty budowania opowiadań, wypowiedzi, zdań. Niech będą coraz bardziej dłuższe i ciekawe. Wyjmujemy, mamy sześć kostek, więc dobrze, wyjmijmy sześć obrazków. Rozłóżmy je przed sobą i zobaczmy, i co my tutaj mamy. Co możemy z tych obrazków ułożyć? Pamiętajmy, że w naszym opowiadaniu musimy każdą kostkę czy każdy obrazek wykorzystać. Opowiadania możemy budować razem. Każdy dokłada kolejne zdanie do opowiadania, ale możecie też je układać kolejno. Zobaczymy, kto ułoży opowiadanie ciekawsze, a kto będzie bardziej kreatywny. Możecie wykorzystywać w domu to, co Wam zostaje. Na przykład pudełka po chusteczkach, jakieś rolki po ręcznikach jednorazowych, pudełko po lodach, papier kolorowy, jakieś piórka. I z nich możecie zrobić jakieś fajne budowle, czy inne prace plastyczne. Z pudełka po chusteczkach możecie zbudować i z kawałka tektury i nitki możecie zrobić fajną gitarę. Z butelki, zakrętek możecie zrobić czołg. Dla chłopców będzie to świetna zabawa. Pobudzacie mocno wyobraźnię. Bo co możemy zrobić z zakrętki? Co możemy zrobić z jakiejś butelki? Tak? I jak możemy to pomalować? Jak możemy z tego zrobić fajną zabawkę? Będziecie przy tym niesamowicie, oprócz tego, że ćwiczycie wyobraźnię, rozwijacie swoją kreatywność, to ćwiczycie też motorykę małą. Bardzo intensywnie pracujecie dłońmi, ćwiczycie precyzję palców. To, o czym Państwu wcześniej powiedziałam, możecie poćwiczyć czytanie, jeżeli dziecko ma, powiedzmy, trudności z czytaniem, tak? Albo jeżeli lubi czytać. Fajnym rozwiązaniem do tego jest piramida czytelnicza. Umawiacie się z dzieckiem, ile danego dnia macie przeczytać. Czy będzie to strona z danej książki, czy będą to dwie. Jeżeli dziecko przeczyta tą partię materiału, tą partię tekstu, na którą się umówiliście, dostaje za to jeden kafelek na swoją piramidę, jedną cegiełkę na swoją piramidę. Jeżeli uda mu się ułożyć całą piramidę, coś za to dostaje. Oczywiście wcześniej na tą nagrodę się umówiliście.
takie nagrody i to, że dziecko widzi wymierną korzyść często ze swojej pracy, ona go dodatkowo motywuje. Jeżeli dziecko wie, że dostanie coś fajnego, że fajnie spędzi ten czas, to nie będzie chciało spędzać tyle czasu na przykład przed ekranem telewizji, telewizora. Bo jeżeli zobaczy, że fajnie było z tatą i mamą na przykład zrobić z butelki czołg, albo fajnie z mamą i z tatą było zrobić z pudełka po chusteczkach, z kartonu i z nitki gitarę, to chętniej będzie chciało się pobawić z wami, niż oglądać jakiś program w telewizji. To, co jest ważne i myślę, że bardzo też cenne w tym trudnym czasie, to, co możecie dziecku dać teraz, to przede wszystkim wasz czas. Bo teraz możecie go poświęcać dziecku bardzo dużo. Wcześniej może było go mniej, tak, ze względów zawodowych, z innych względów. Teraz ten czas możecie sobie go dać, więc można go fajnie, ciekawie, inspirująco, kreatywnie spożytkować. Ale angażujmy też dziecko do codziennych czynności. Niech ono też czuje się potrzebnie. Razem z nim sprzątajmy, ścierajmy kurze, nakrywajmy stół, sprzątajmy zabawki. Niech ono się czuje potrzebne i niech ma też poczucie, że wy cały czas dla niego ten czas macie. Bo jeżeli dacie dziecku to poczucie bezpieczeństwa i dacie mu, będziecie spędzać z nim dużo czasu, to ono samo nie będzie musiało sobie go też gospodarować i wypełniać tych luk w momentach, kiedy nie wie, co zrobić, na przykład bajką czy grą na smartfonie.